Witajcie moi kochani, z tej strony Mgiełka i witam was w dość nietypowym odcinku. Witajcie moi kochani, z tej strony mama Mgiełki. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z aktualizacji, w której dziś mamy dodane Clydesidy. To są takie olbrzymie wśród koni, chyba największe wśród ras, jakie znamy. Chciałam powiedzieć, że my na żywo miałyśmy przyjemność głaskać takiego wielkoluda razem z Madzią w Podolinie. Jak nie zapomnę, wrzucę wam zdjęcie Madzi. Z Lili bodajże miała na imię. Albo się może mylę. A gdzie ja idę? Kochani, dzisiejsza aktualizacja jest taka podzielona na dwie części. Oczywiście w pierwszej chciałabym zakupić tego olbrzyma, a może dwa olbrzymy, zobaczymy. A w drugiej części chciałabym wam puścić takie szybkie nagranko z tego, jak kiedyś zabawiłam się w poszukiwanie gwiazdek w wiosce Mikołaja i jednej nie mogę znaleźć. I wydaje mi się, że wy jesteście w tym lepsi. Zrobię taki mini konkursik z mini nagrodą. Pierwsza osoba, która wskaże mi tą szóstą gwiazdkę, gdzie mogłabym ją znaleźć, w komentarzach oczywiście, a ja to sprawdzę, czy ona tam jest, czy uda mi się do niej dojść, bo to wiecie, ta instrukcja to musi być taka dosyć czytelna, żebym wiedziała gdzie i jak. Obejrzyjcie sobie, gdzie ja znalazłam, no i musicie mi powiedzieć, proszę, żebyście powiedzieli mi, gdzie jest szósta gwiazdka. A ja już po świętach skontaktuję się z tą osobą, podam mi adres i po świętach wyślę taki mini prezencik. Może w klimacie jeszcze świątecznym, ale. Dobrze, w każdym razie zaczynamy. Także na razie kupujemy Clydesida. Nie, tego sobie oglądamy. Są ponoć 9 czy 8 rodzajów grzywy, bo one mają jakaś tradycja, że muszą mieć jakieś przypinki, kokardki do tych grzyw, do ogonów, więc podejrzewam, że takie opcje są. A że ja osobiście nie lubię czegoś takiego, Madzia pewnie by sobie tam coś przypięła. No to nie wiem, zobaczymy. Może zostaniemy przy tej, zobaczymy jakie będą opcje. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy tak na luzie, już sobie sprawdzę. Ten łaciatek taki średnio jest ładny. Pojadę zobaczyć do Mistfal. Są dwie pozostałe rasy. I on kosztuje 750 starcoinsów. Jest oferta świąteczna, podejrzewam, na podwójne starcoinsy. Coś tak przeczytałam. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma pomysłu na prezent, może podpowiedzieć rodzicom, o ile chcecie wydawać na tą grę jeszcze jakieś pieniążki. No ładny, ładny, ale najpierw sprawdzimy tamte maści. Ja się muszę tak przyznać, że na swoim koncie Hedwig postarałam się i nabiłam 12 level. Bardzo mi smutno, że zrobiłam to tak późno. Ej, no chodź. Mama, gdzie ty jedziesz? Tak późno, bo wtedy... Z Madzią byśmy... Nie, no to jest masakra jakaś. Z Madzią byśmy do tego Mistfal sobie razem pojechały. Ale zrobię taki myk, że pojedziemy. Po prostu. Słuchaj. No coś ten koń mnie nie chce słuchać. Emi jakaś. Koryny jakaś. Pozdrawiam. No ale przepraszam, już odlatuję. Jedziemy do mistrza. Dojechałam i proszę. Co my tu mamy? Nie no. Idziemy najpierw do tej piękności, bo powiem wam. No przepraszam. Ja chciałam na konia. Maść taka mieszata. Konie te mają swoje korzenie w Szkocji, a ich nazwa wywodzi się od przepływającej przez dolinę z angielska
rzeki Clyde. No nie znam się na tym. Piękny jesteś. Taki srebrny, jak Smurf po dolinie jest ten Clydeside, którego my miałyśmy przyjemność spotkać. To nie była z Lily, tylko Lady. Bardzo dostojny, ale od razu mi się rzuciła w oczy taka piękność. Taka, o Jezu, jaki wielki łeb ma ten koń, mówię wam. Coś pięknego, o ile ktoś lubi takie wielkoludy. No, tak trochę mistyczna, trochę grozy siała. Muszę sprawdzić, czy mi się nagrywa. Myślę, że Madzia tutaj takiego Smurfa, bo był tam jeszcze, bo tam są ogólnie... O, niebieskie ślipka masz. No to bierzemy cię, tak. Tam są w ogóle Tinkery i Gipsy. Przeważnie. I no i jest jeden Clydeside, jest Halflinger, jest też jeden Hucułek. Są jeszcze jakieś nazwy, te rasy, ale obejrzyjcie na pewno odcinki z Podolina. Tam, jeżeli wam się chce, tam są te komiki. Madzia je lepiej przedstawia. Także, kochani, ja kupuję tego. To już jest taka formalność. I jak go kupię i jak go nazwię, to do was wrócę. Kochani, kupiłam obydwa rumaki. I żeby było śmiesznie, czarnego nazwałam Big Boy. Ale tutaj się nie zmieniło, a nazwa z tego poprzedniego konia to nie jest ten. O, to jest Big Boy. Jakie one są sierściste, ja nie radzę. Zobaczcie, jak wysoko mgiełka siedzi. No, ekstra, ekstra. Kochany, ciebie teraz opuszczę. Idę do Smurfa, jak go tak będę nazywać, bo ten niebieski. Gipsy w Podolinie był Smurf, a ten jest Blue Boy, tam jest Big Boy, a ten jest Blue Boy. Dwa chłopaki, zobaczcie, jaka sierścina, on ma tu nawet takie niebieskie pod brzuchem, ale jesteś odjazdowy. Spróbujemy podjechać, zobaczyć tą grzywę, może mu zmienimy, bo tak wydaje mi się, że ona taka uboga troszkę jest. Ale może będą gorsze, więc zobaczymy. O, ale potężny koń, jacie. Ej, chodź. Taki wielki, że się w drzwiach nie mieści. Mater dejo. Patrzcie, jaka kolejka do fryzjera. Ja. Stój, stój, stój. Chłopak, do tyłu. Zaraz się przyjrzymy tym grzywom. O, ile to tu będą? One, koński stylista. Tak, to już dopiero jaki łysek z pokładu idzie. Idy. O, ta już trochę dłuższa jest. Ta. Czekajcie, bo tu nie widzę różnicy. Ta jeszcze dłuższa. Masz taką. Miałbyś taką. Albo jeszcze taką. Nie no, duży koń to musi mieć dużą grzywę. Błagam. Ty widzicie te koreczki? Ja nie mogę. Jakieś tulipanki. A to? Tulipanki plus coś na ogonie. A to grzywa. To jest chyba taka grzywa, jaką ma. Nie, nie, nie. Ja mu wybieram tą najdłuższą. No bo ta to jest, nie no, trochę za mała, albo tą ewentualnie. Chociaż ta grzywa taka... Tą weźmiemy, brachu. Zapłacimy. I przyjedziemy z Big Boyem jeszcze na zmianę. Bo te konie muszą mieć dużą grzywę. One są duże. Ja tak na oklep nie zdążyłam go osiodłać jeszcze. Ale ekstra, ekstra, pokaż. Nie tu, chodź, popędzimy na pola. A, studnia! No tak. Popędzimy na pola. Tylko nie w choinkę. Pędzimy, ale pędzimy, jak pędzimy. Zaraz pewnie w coś wyrżniemy. Łam, giełka, jihu, pszczoły. Pszczoły, wystraszył się pszczół.
No proszę, proszę. Przejrzyjmy może. Jedź. Blue. Blue Boy to taki smurf. A, przepraszam za swój głos, bo jestem normalnie zawalona po uszy. Zatoki mi się tak zatkały. Tak co ja wam tu pokazuję. Pędzi, pędzi mgiełka, zaraz wyrżnę w coś, bo już nie kieruję. Wow. Piękna sprawa, piękna sprawa. To moja mgiełka dzika i wolna. Pędzi, pędzi, pędzi i dopędziła. Ojojojoj, aż się niebezpiecznie zrobiło. Kochani, no może w tym miejscu tutaj trochę pogadanki. Ja bardzo, bardzo wam dziękuję za każdy komentarz. Ale nie piszcie już, że mi tak współczujecie. Ja wiem, że to nie jest... No dla was jest trudne, dla mnie jeszcze bardziej trudne. Wiem, że mi dobrze życzycie i jest po prostu mega, mega smutno. I co tu dużo mówić, ten czas świąt w ogóle... Jak się nie rozsypie, to będzie dobrze, ale przy okazji życzę wam przede wszystkim, żeby te święta były rodzinne, spędzone nie przy smartfonach, przy laptopach, tylko z rodziną, bo te chwile są najcenniejsze mimo wszystko. Pogódźcie się z rodzeństwem, jeżeli macie jakieś zatargi, sprzeczki, to wszystko nie jest ważne. Najważniejsze jest zdrowie. I szczęście i to, żebyście spełniali swoje marzenia. Pozdrawiam koleżankę Almę, ale mi tutaj... A, no tego z jednorożca. No ja go dalej nie kupiłam, bo jestem trochę nieprzekonana co do niego. Także życzę wam, moi mili, najwspanialszych świąt, żeby każde były wspaniałe, ale te... Wspomnijcie czasem przy modlitwie, przy wigilijnym stole o tych, którzy już nie są z nami, a którzy kochali te święta tak samo jak wy. Bardzo Madzia lubiła, bardzo zawsze na nie czekała. Zresztą możecie sobie wrócić do jej odcinków, jak szykowała prezenty dla zwierzaków. Ja nie dałam rady. Kupiłam dla Haciego prezent. Coś tam dla kotów, takie smakołyki, ale nie, to mnie trochę przerosło w tym roku. No, w każdym razie wy świętujcie jak najlepiej potraficie. Z rodzinką, żeby było wesoło. I przypominam o konkursie, kto pierwszy powie mi, gdzie jest ta ukryta szósta gwiazdka. Dostanie ode mnie mały prezencik. Będę robić jeszcze jakieś takie konkursy, ale to już po nowym roku. Teraz ten jest taki na rozgrzewkę, bym powiedziała. Fajne, fajne na koniec roku aktualizacja z nowymi rasami. Mam nadzieję, że wam się też podobają. Może nie każdy lubić takie olbrzymy, ale to taka trochę odmiana po tych wszystkich kucykach, jakie mieliśmy. Myślę, że Madzia nie miałaby za złe i też kupiłaby te koniki. Tym bardziej, że ja co tydzień wchodzę, żeby odebrać stówkę i tak sobie rosną te stówki. Nic nie doładowywałam jeszcze. Sobie też kupię jednego z tych. Nie wiem, czy tego, czy ciemnego, bo ten łaciaty brązowy wcale mi się nie podoba. Tak już porównując. Pędzą z gracją, mają jakiś taki swój wdzięk, mimo olbrzymich rozmiarów. Subcio. Wow, ale jazda. Dawaj. Aha, my znowu na tą górę żeśmy się wczłapali. No to trudno. Dobra. Kochani, tym pięknym akcentem, tą śliczną chrapeczką, żegnamy się i tą piękną pszczółeczką. O, one nigdy nie usną, nawet zimą. Zresztą tu i tak nie ma śniegu, tylko u Mikuły. Żegnam się z wami, ale nie ostatni raz w tym roku. Jeszcze się usłyszymy. Raz jeszcze życzę rodzinnych, radosnych świąt.
i, jak ja to mówię, uszy do góry. Spełniajcie marzenia. Pa, pa, pa. A z osobą, która wygra konkurs, skontaktuję się pod komentarzem, poda mi swój adres albo gdzieś na Messengerze. Umówimy się jeszcze, żeby to nie było tak publicznie. No i do usłyszenia. Bye.